Ekipy kucharzy z Polski, Litwy, Łotwy i Niemiec w minioną niedzielę przygotowywały dla Suwałczan i turystów pełne smaku potrawy, których można było skosztować przy rozstawionych w Parku Konstytucji 3 Maja stołach. Kulinarnych bohaterów tegorocznej, piątej edycji spotkania Sąsiedzi przy stole było kilku. Głównym był tradycyjny polski żurek. Jaki powinien być? Na zakwasie, zależy z jakiej mąki jest zrobione. Najlepszy jest zakwas mąki żytniej. Wtedy żurek ma odpowiedni smak, kwas. Jest najlepszy. Sam zakwas to jednak zbyt mało, by żur zachwycił podniebienia smakoszy. Majeranek, czosnek, szan, cukier, sól i później jako jajko będzie i będzie biała kiełbaska własnoręcznie robiona, która właśnie w tamtych garkach się gotuje. Do czego te jajka mają służyć? Do żurku. Czyli tradycyjny, najlepszy. Samodzielnie zrobiona biała kiełbasa do żurku to zdecydowanie wyższa szkoła kulinarnej jazdy. Ekipa Kalinki ten dodatek również przygotowuje sama. Tajemnica dobrej białej kiełbasy to nie tylko przyprawy. Zdaniem specjalistów klucz tkwi w mięsie. Musi być dobre, z dobrego źródła i po prostu trzeba umieć je doprawić. A czym Państwo doprawiacie białą kiełbasę? I pieprzem, i solą, różnymi ziołami. Białe są pewnie tajemnicą. Tak. Poza tradycyjnym polskim żurem w gronie bohaterów tegorocznej biesiady znalazły się marchew i czerwone buraki. Ale z suwalskiego skarbca najwyższej klasy produktów poszczególne ekipy wyciągały przeróżne składniki. Andrzej, kucharz pracujący na co dzień z Marcinem Budynkiem, również stanął w kulinarne szranki. Właśnie dzisiaj gotujemy sylawu z sosem z kurek i ziemniakami opiekanymi. Wybrał takie produkty, ponieważ... Bo jest najlepsze, świeże, sezonowe. Kureczki świeżutki z lasu zebrane. No i sylawka też sezonowa, tylko wyłowiona. Bo właśnie tutaj bardzo dużo ludzi lubi taką rybę. Szef Andrzeja zasilał uczniowską drużynę, wspierając ją w przygotowaniu jednego z dań konkursowych. W chwili, gdy odwiedziliśmy ich stanowisko, część uczniów zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach z dużą sprawnością przygotowywała filety z sielawy. Współpracę i zdobywane doświadczenie pod okiem Marcina Budynka i jego współpracowników uczniowie bardzo chwalili. Bardzo dobrze. Na pewno to jest jakieś nowe doświadczenie. No myślę, że na pewno nam się to przyda w przyszłości. No naprawdę bardzo ciekawe i bardzo dobrze nam tłumaczy i dużo nas uczy. Jest wymagające. Tak, to prawda. Tak. No ale to też wychodzi potem nam na dobre. Marcin Budynek, obecny na wszystkich edycjach konkursu, tym razem naprawdę uwijał się jak w ukropie. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz przez 4 edycje tylko prowadziłem. Nie dano mi gotować w tym roku. Pozwolono lub zmuszono, nie, pozwolono mi pogotować z młodzieżą, także bardzo się cieszę. Oczywiście lubię prowadzić takie imprezy, natomiast wolę oczywiście gotować, zwłaszcza z tak uzdolnioną młodzieżą z Suwałk. Dzisiaj przygotujemy kurczaka zagrodowego, ale marynowanego w mleku kokosowym, imbirze, czosnku, skórce z limonki, skórkę z pomarańczy, pire z dyni Hokkaido i do tego sery z wiżań smażone. Takie danie sobie dzieci wymyśliły. Kolejną polską ekipę reprezentowała pani Emilia Rytwińska. Przyjechałyśmy z moją ekipą z gospodarstwa agroturystycznego przy Trójstyku Granic w Bolciach. Czym drużyna z prawdziwego krańca Polski postanowiła ująć smakosze? Przygotowujemy nóżki z kaczki, tak, pieczone. Do tego mamy frytki z buraczków, z marchewki. Jabłuszko pieczone z żurawinką. To jest danie główne na przystaweczkę. Mamy buraczka ułożonego na rukoli. Do tego ser wiejski podpuszczkowy z wiżej. Tak. I co my jeszcze mamy? Pestki słonecznika na miodzie. I sos winegre. Jak nam zdradziła pani Emilia, nie tylko podczas konkursu, ale również w codziennej pracy jej kucharze korzystają z lokalnych produktów. Bardzo dobre produkty mamy. Podczas gdy kacze udka dopiekały się w piekarniku, na stole ekipy z Bolci zastaliśmy dobrze znane i lubiane w całej Polsce buraczki. Buraczki akurat pochodzą z naszego gospodarstwa. Mamy swoje buraczki.
mamy własne wyhodowane, także są bardzo smaczne. Kolejna drużyna przyjechała do Polski z Litwy, a dokładnie z urokliwego Wiszteńca. Co wyszło spod ich ręki? Tak zwany polski kaczy żer, a po litewsku baltamy szrejnie i chłodnik litewski szelciewerszus. Czym jest kaczy żer, wie każdy z mieszkańców Suwałk. Dla niezorientowanych wyjaśniamy. Chodzi o znaną wszystkim Polakom i jak się okazało również Litwinom, sałatkę jarzynową. Te smaki są znane i dla Polaków, i dla Litwinów, a wiem, że każdy dom w święta na Litwie też przygotowuje tą sałatkę białą. Żadna impreza, żadne święta nie mogą się obejść bez tej sałatki. Także poszliśmy w tą tradycyjną stronę, tradycyjnie. Zdaniem ekipy litewskiej, Litwini są poza przywiązaniem do tradycyjnej narodowej kuchni, otwarci na nowe doznania kulinarne, na nowe smaki. Litwini bardzo są otwarci i próbują nowych smaków i lubią też eksperymentować, ale myślę, że te tradycyjne dania gdzieś tam na pewno są przyrządzane. Zdaniem Marcina Budynka również Polacy chętnie wprowadzają do swych jadłospisów nowe rzeczy. Podróżujemy, tak? Mimo wszystko stajemy się coraz zamożniejszym społeczeństwem i to nie tylko dzięki 500+, ale stajemy się zamożniejszy. Pracujemy, bardziej sensownie odkładamy pieniądze i tam lokujemy, stać nas na wyjazd zagraniczny. Jedziemy za granicę, za granicą bardzo ładnie śpiewają. Za granicą poznajemy ciekawych smaków, tak? Przywozimy, nie wiem, pastę harisa, przywozimy jakąś czuszkę, awokado i te produkty wkładamy do naszej diety. Pamiętajmy, że dieta to nie tylko reżim w odchudzaniu. Dieta to znaczy się jedzenie, tak? Wprowadzamy do naszej codziennej diety, czyli łączymy, marnujemy w pastę harisa żeberkę robimy. Przepięknie. Używamy coraz częściej rzeczy wędzonych. Wędziliśmy całe życie, no, Polska stoi wędzeniem, ale dzięki metodom barbecue, które stosowane są na przykład w Ameryce, wróciliśmy do tego tematu. Ale już nie tylko, że wędzimy same mięso, ale wędzimy sery, wędzimy warzywa. Sam robię zupy krem z wędzonych ziemniaków, jest genialna w ogóle. Wędzimy desery, sernik wędzony. To jest no, coś, co kiedyś się wydawało totalną bzdurą, jak najbardziej się sprawdza. Czekolada wędzona. Zrobiony z deseru musu czekoladowego z wędzonej czekolady. To jest coś, co pozostaje naprawdę na długi, długi czas. I te na przykład wędzona czekolada doprawiona solą morską. No się wydaje, że to jest totalny kosmos, to naprawdę jest bardzo dobre. Na nowe smaki, na regionalne perełki kulinarne otwarci są również obcokrajowcy. Co im zaproponowałby Marcin Budynek? Ciężko, bo to i kakory, właśnie i ta kiszka ziemniaczana, i babka. A co to są kakory? Proszę, bliżej granicy już litewskiej, też Suwalszczyzna, jakby nie patrzeć. Co prawda to już jest sejniejszczyzna i łodziejszczyzna. Kurczę, ja tu 15 lat raptem mieszkam. Kakory są to placki z ciasta ziemniaczanego, faszerowane, ciekawe jak bliny, faszerowane mięsem, grzybami, czymkolwiek. Kakory, tak. Także no naprawdę tego jest bardzo dużo. Ale myślę, że tu bym poszedł bardziej na babkę ziemniaczaną i kartacze jednak. Czyli jednak te tradycyjne. Tak, to jest coś, co powinniśmy spróbować na pewno, natomiast później oczywiście sielawa, stynka, sieja, no tutaj jest dzięki wigrom bardzo znana w Polsce, grzyby, no to jest kurczę, no ciężko, naprawdę ciężko, znaczy ciężko, no, nam jest ciężko powiedzieć, mamy taką paletę tych produktów, że ciężko czymkolwiek się pochwalić, no żeby to wszystko spróbować, to trzeba by z tydzień czasu posiedzieć, no sękacze, tak, no robią niby, w całej Polsce robią te sękacze, natomiast no sękacz nad wigier od pani Teresy Bizieckiej, no to jest coś genialnego, no, przy pierogi jest smażone. To wszystko świadczy o niezwykłym kulinarnym bogactwie Suwalszczyzny. Wśród osób oczekujących na degustację spotkaliśmy turystów między innymi z Mazowsza. Czy tamten region ma również swoje lokalne pyszności? Regionalne jedzenie z Mazowsza. Oj! Na przykład co? Musiu podpowiedz. Regionalne u nas jedzenie. Kapusta. Jak się nazywa? A parzybroda. Parzybroda. Proszę powiedzieć, jak się tę kapustę przyrządza. O, nie umiem tego przyrządzać. Się gotuje. Razem i to taka zupa, ale nie za rzadka. Co się do tego dodaje? No bo kapusta, sama kapusta, ziemniaki i skwareczki. Suwalskie doświadczone gospodynie o swojej kuchni mogą mówić w nieskończoność. Czy w pani domu, w pani kuchni królują regionalne potrawy? No, chyba.
pani, ja to robię, tak przyrządzam po swojemu, starej daty. Najlepiej lubię żeberka tuszone, co tam jeszcze, no, przeważnie, ale dużo warzyw. Lubię gołąbki, bigos, z babka, placki, kartacze, wszystko to się robi, takie o. Dżurek też od czasu do czasu. Z jabłkami, no, kaszar, gryczana. Sos. Czyli dobre, proste, polskie jedzenie. Tak, polskie jedzenie. Dziad z babą. Jak pani wie, co to jest? Nie, pewnie, co to jest. To taka pusta, taka leniwa. Mięso, warzywa, ziemniaki, takie przekładane warstwami, duszone. A ponieważ ja jestem, proszę panią, nie jestem tu z Suwalszczyzny, a mój mąż tu jest, był stąd, bo już nie żyje, to on mnie tego nauczył. W suwalskich kuchniach, jak się okazuje, bardzo często można spotkać mężczyzn, choć nie wszyscy mają odwagę wejść do królestwa małżonki. Czy czasami zajmuje pan w domu królestwo żony, czyli kuchnię? Tak, zajmuje królestwo żony, bo żona pracuje w systemie zmianowym dyżurów, wobec tego ta kuchnia czasami świeci pustką i wtedy muszę wkroczyć do akcji, ale upraszczam, zdecydowanie upraszczam. O ile gotowanie czasem pozostaje dla panów dziedziną trudną do opanowania, o tyle upodobania kulinarne zawsze są bardzo precyzyjnie wskazywane. Cenię sobie drób, lubię rybę, ale rzadko ją jadam, powiem szczerze. Wiem, że dzisiaj będzie można z pewnością skosztować żurku. Żur też gości na moim rodzinnym, domowym stole. I powiem szczerze, no chyba jestem mało wybrednym konsumentem, bo generalnie zjadam wszystko, co jest zaserwowane. Oczywiście, że podejrzymy tutaj na pewno rozwiązania. Mój syn, nastolatek, zaczął się też kuchnią interesować, przygotowując coraz bardziej wykwintne produkty, jak na ten wiek, prawda? Dzisiaj można za pomocą Google znaleźć poradę na wszystko. Ewa Sidorek, wiceprezydent miasta, ma również swoje ulubione produkty i potrawy. Muszę tutaj uczciwie powiedzieć, że odkąd pracuję w urzędzie, rzadziej gotuję. Częściej gotują moi synowie i mój mąż, ale oczywiście potrawy nasze tu regionalne. Sobotni targ, a na nim kupione ekologiczna marchewka, cebulka, bakłażan, boczek, słoninka. Słuchajcie, tradycyjne jajeczka od szczęśliwie grzebiących kurek. I śniadanie na bekonie, takie pewnie mało zdrowe, ale z kolei z dodatkiem dużej ilości warzyw. Kartacze, babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, cała moja rodzina uwielbia, ale też goście, którzy do nas przyjeżdżają, a sukcesywnie, jak mamy święto Dni Suwałk, mamy Blues Festival, mam pełen dom gości i nie tylko z kraju. I wszyscy czekają, kiedy będą kartacze, wspólnie już je przygotowujemy, przeróżnego rodzaju właśnie te nasze dania regionalne. Tak więc lubimy gotować, lubimy jeść. Podczas sobotniej degustacji wydano smakoszom 300 litrów żurku i 500 porcji potraw przygotowanych podczas konkursu. I jak zapewniali nas degustatorzy, wszystko było przepyszne.